Witam serdecznie. No cóż, no cóż, a piąta fala nadchodzi, a trzeba się przygotować i trzeba tutaj wszystko zapasy zabierać, bo piąta fala nadchodzi, ale będzie źle, ale będzie źle. No cóż, przedstawiciel władzy Izrael, trzeba się przygotować, bo no, piąta fala pandemii nadchodzi, no kurczę, no ludzie. Cóż my tu zrobimy? No będziemy znowu się gotować do masek, będziemy się wszędzie tutaj gotować do pojedynczych spacerków. No może nam ograniczą nawet chodzenie po lasach. No nie, zaraz. A gdzie czwarta fala? Chwila. Poszła na chipsy czy co? Przecież u nas jeszcze czwartej jeszcze nie było, nie? Jak to jest? Jak tak może być? A to Izrael jest! A! No przecież tam wszyscy praktycznie są już wyszczepieni. Kto jest odpowiedzialny za to wszystko? No jak tak można? Jak tak można? A, no to ci niezaszczepieni, biedacy, no tacy. No ile ich tam w Izraelu jeszcze jest? No. Jeszcze ich zostało aż milion. Z 9-milionowego kraju to... Czekajcie, czy to znaczy, że tam 10% tylko niezaszczepionych? Jak to jest? Jak to jest? Zobaczmy jak to wiecie, no tutaj ten Izrael, jak to wygląda. Ile oni mieli w pierwszej fali? Mieli w pierwszej fali? Mieli aż 700 nowych przypadków w ciągu jednego dnia. To był szczyt. Jezus, jak wiele! I zamknęli cały kraj, nie? Ale druga fala. Je, 3400, kurczę, w ciągu dnia. I też zamknęli cały kraj. Jezus Maria, cóż to było? Jak to było? No tak. Zamknęli. Ojej, jak to było groźnie, jak to było źle. Cała gospodarka na dół, cała kultura na dół. A tutaj czwarta fala zaraz się zbliża, a my jeszcze nie mieliśmy trzeciej. No dobra, ale no jak tam trzecia fala była w Izraelu? To co w Izraelu się dzieje miesiąc wcześniej, to u nas jest miesiąc później. Tylko chwila, jak to miesiąc? To już tak trochę, oni już są po trzeciej fali, nie? A u nas się nie zaczęła? O, to kiedy to było? A trzecia fala, a w styczniu u nich była. No tak, ludzie u nich, aż w styczniu była trzecia już fala. No tak, po 8, po 9 tysięcy, tutaj pik największy to było 11 tysięcy aż nowych przypadków. No a teraz pamiętajcie, że oni w styczniu to jeszcze nie mieli całej populacji prawie by szczepiała, teraz mają już 90%. I co? I teraz wyobraźcie sobie 6600, prawie tyle co w trzeciej fali w piku. Kurczę, no ja pitole, no to jest coś okropnego. No jak tak można? To co to się stało? To ten milion ostatni tak choruje pewnie. Tak, pewnie byśmy tak pomyśleli, ale jakoś tak nie jest. No i co, tutaj pan profesor twierdzi w Times of Israel, Salman Zarka, że trzeba się przygotować na czwartą falę, a może nawet i piątą, i szóstą, i siódmą. Aha, pamiętajcie o jednej rzeczy, że tam już trzecia dawka leci, już starsze osoby są na trzeciej dawce. No trzeba chronić seniorów. Aha, no tak. I tam no też tak stwierdzili, tak jak u nas, że no wygrali z pandemią. No ale jednak nie do końca. Jednak nie do końca, no bo ta czwarta fala już nadchodzi, już się zaczęła. Już trzeba zamykać te nasze domy, ludzi w domostwach.
No, bo to trzeba, bo to niedobrze, że tak było, żeby tak chodzili, tak ludzie sobie wolno chodzili. No jak? No przecież nie wolno tak. No kurczę, no, jak te krowy, kurczę, będą chodzić po ten. Poza tym, no już mają wiesz, te paszporty też takie, nie? No i tak dalej, nie? Tam już też trzeba chyba, nie? No wszędzie ten paszport. A, no tak. No i co? A, świętowali już zwycięstwo z wirusem. No i no tak, no my to znamy. No u nas też przed wyborami, no tu też tak się świętowało, że zwycięstwo, tak? No, ale oni sami kuźwa przyznają, że chorują jednak ci po szczypawce i kurczę, nie ma tutaj tak, że nie chorują. No, 90% zaszczepieni. No, jak to może być? Jak to może być? No, nie wiem, no, nie wiem. A może jest tak? A może jest tak, że to wcale nie ci niezaszczepieni chorują? Czy ktoś to sprawdził? Czy ktoś to wie? Może jest to troszeczkę inaczej. Ano tak, oni też mają tutaj zaszczepionych też nastolatków. To pewnie te nastolatki nieodpowiedzialne. Te bobaśki też nie zaszczepione. To oni chorują, to oni przywlekają chorobę. Pewnie tak, pewnie to jest to, a nie to, że na przykład takie teorie chodzą, to nie ja gadam, to takie teorie są, że może to właśnie te szczepionki tak kurce działają. No, ale to se sami dogadajcie, trzymajcie się, nara.